Ponieważ zgodnie z tym, co przypuszczałem, płacz i lament, że nie pokazałem samego wystrzału, to dzisiaj mamy dokładnie identyczny przypadek. Pokażę wam ten wystrzał. Zaczynam od zdjęcia o-ringu z powiększonej puszki z Debonera. Ja będę to robił ręką, ale naprawdę lepiej to wykonać kluczem paskowym, samo ściąganie. Spróbujemy to delikatnie podważyć o-ring. Zdejmiemy sobie go na puszkę. O, właśnie tak. No i teraz będziemy sobie strzelać. O ile nam puszka drgnie w ogóle. Poszła. Uwaga. To było właśnie to. Ja to przytrzymałem ręką, korpus zatrzymał się na szmatce. Jak widzicie, od razu damper się wysunął i to jest właśnie cały strzał. Natomiast korpus naprawdę potrafi huknąć tak, że wylatuje. No i to by było na tyle. I żeby już nikt nie płakał, że nie pokazałem, jak strzela. Teraz na koniec jeszcze jedna uwaga może do tego filmu, skoro już postanowiłem taką erratę dograć. Jeśli damper posiada tą powiększoną puszkę tak zwanego Debonera, to najczęściej problem stanowi ta uszczelka, ten o-ring. On po prostu albo podczas składania się podwija, albo po prostu przepuszcza powietrze z komory pozytywnej do komory negatywnej. A jeśli macie standardowy damper ze standardowym korpusem, to chodzi o tą uszczelkę. Tą uszczelkę należy wymienić na nową. I podkreślam jeszcze raz, naprawdę uważajcie przy rozkładaniu tego, bo można sobie zrobić, no można sobie zrobić potężne kuku, gdyby to strzeliło w rękę bądź gdzieś w korpus. Pozdrawiam.